Cześć, witajcie w kolejnej prognozie połączonej z prognozą burzową z racji tego, że ja znów byłem w terenie i tak jak pisałem na naszym fanpage'u, mam wrażenie, że mam kaca, chociaż nic nie piłem. Prócz kawy, wody w dużej ilości. No niestety, niestety, wczoraj był bardzo trudny dzień pod względem... E zdjęć, trudny, ba, jak to niektórzy piszą, dla łowców burz to były żniwa. Można tak powiedzieć, że o ile, no, tak jak niektórzy też tam piszecie, no, ciesz się, że w końcu u Ciebie były burze. Ja generalnie z burzami jeżdżę po całym kraju, czy to z Martą, czy sam, więc zdjęć mam naprawdę dużo, ale prawda jest taka, że w Łomży i w okolicach tych burz nie było za wiele w lipcu, czy w czerwcu, natomiast sierpień oddaje, a wczorajszy dzień to już w ogóle. Pierwsze burze w godzinach porannych w godzinach takich bardzo porannych od godziny czwartej czy trzeciej do godziny siódmej ósmej potem po południu wyjechanie za burzami w okolice Łap. To generalnie intuicja, bo modele numeryczne bardziej mu pokazywały, żeby kierować się na południe, tam, gdzie się akcja działa pod Warszawą, gdzieś pod Brańskiem. Natomiast gdy dojeżdżałem do łap, jeszcze burz nie było, były słabe komórki opadowe, ale no wiele lat doświadczenia i intuicje zrobi, intuicja zrobiły swoje. Bardzo szybko wykształciła się stacjonarna, bardzo silna i bardzo niebezpieczna komórka burzowa. Chciałem zrobić relacje z wewnątrz rdzenia, ale tam po prostu nawet z zasięgiem były kłopoty. Ты Zalało tam te tereny dosyć mocno. Z tego co wiem, nikomu nic się nie stało, ale kilka drzew położyło. Ja ze swojej strony oczywiście zdjęcia i materiały robiłem, czy to z drona, czy to normalne. Prawda też jest taka, że będę miał czas, bo teraz już będzie spokojniejszy czas, to to, to jak najbardziej wywołam. To zobaczcie jedno ze zdjęć z telefonu. Po prostu jedna wielka ściana deszczu mi zależało na tym, żeby wjechać w ten rdzeń. Zobaczyć, jak tam wygląda. Sytuacja, i objechać od zachodniej strony tą komórkę burzową, żeby właśnie móc mieć takie zdjęcia, bo obserwowanie burz to pierwsza podstawowa rzecz, e, sprawdzenie, co się dzieje wewnątrz nich. A druga rzecz, z głową objechanie tej burzy w taki sposób, żeby też mieć bardzo ładne ujęcia. To było też moim celem i to się udało. Tutaj, też widok z drona, po prostu ściana deszczu, tam dalej nic zupełnie nie widać. Na materiałach wideo też tak wygląda. Tutaj, znów sytuacja w grudku nad Dunajcem, gdzie spadło jeszcze więcej deszczu. I tam, I tam pozalewało. No, takie burze stacjonarne są bardzo, bardzo groźne. No i oczywiście wieczorem z chęcią bym odpoczął, ale utworzyły się nowe burze w okolicach Ciechanowca i Wysokiego Mazowieckiego, i też oczywiście akcja z terenu. Tym razem burzy izolowanej, więc już wszystko, wszystkie materiały, jakie chciałem, to mam. I teraz tylko czekać na kolejny tydzień, na końcówkę kolejnego tygodnia, a idą zmiany w pogodzie i to część z Was na pewno ucieszy, ponieważ tak, pierwsza podstawowa rzecz, upału będzie mniej. Druga podstawowa rzecz, burz w przyszłym tygodniu trzeci, będzie mniej, ale trzecia rzecz na koniec miesiąca sierpień może oddać bardzo niebezpieczną sytuacją pogodową, porównywalną do tego, co było w 2017 roku, szczególnie dla Polski Południowej i Polski Centralnej i o tym dziś opowiemy w naszym materiale, ale zanim to nastąpi, zapraszam. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. W końcu kawę się napiłem, bo wcześniej zacząłem mówić i tego nie zrobiłem. Dobra, mamy niedzielę. I mamy mapę wyładowania atmosferycznych z poprzedniego dnia. Czerwone, to jest dalszy termin, ileś tam godzin temu. Tu jest skala do 24 godzin temu bądź ponad, żółte najnowsze. Widzimy, że te burze, które były w dniu wczorajszym, nie charakteryzowały się jakoś bardzo dużą elektrycznością, ale bardzo mocnym wysyceniem wody, więc bardzo mocną wodnością, przepraszam, że tak mówię, mam Katar, bardzo mocną wodnością i... I, i, I zalaniami tutaj powodowały zalania. To jest chociażby ta komórka, którą ja obserwowałem. Niby nic na mapie nie wygląda zbyt spektakularnie, ale to co się tam działo, to zobaczycie niedługo na, e, w filmie na YouTubie, bo mam bardzo dużo materiału. E, no i tutaj te komórki burzowe, które miałem na początku jechać, a które bardzo szybko wygasły i się utworzyły tam gdzieś nad granicami Białorusi a, i północno. Zachodniej Ukrainy. Nad Europą widzimy, że przede wszystkim burze przesunęły się nad Europę Środkową, a w dniu dzisiejszym nad Europę Środkowo-Wschodnią i Wschodnią, a jest to związane z tym, że do Polski zbliża się już w sumie przez Polskę, się przemieszcza front atmosferyczny i ten front atmosferyczny widać chociażby na zdjęciach satelitarnych. Jest to tak zwany bieda front, bo zbyt dużo się na nim nie dzieje. Jest on tutaj, w tym, w tym miejscu. On przemieszcza się w kierunku wschodnim. Za tym frontem atmosferycznym wygląda zdecydowanie ciekawiej ponieważ tutaj w tej chłodniejszej masie powietrza, ale no już się nie cieszcie że tam jest 20 stopni nie, tam jest 2-3 stopnie mniej za tą chłodną masą powietrza znaczy, w tej chłodnej masie powietrza będą się tworzyły burze wewnątrzmasowe. No i Polska będzie podzielona na dwa podstawowe obszary, na obszar południowego wschodu, generalnie wschodu i południowego wschodu, tu mamy jeszcze tą niestabilną masę powietrza, gorącego powietrza, która dzisiaj może również dawać burze, aczkolwiek to burze już nie powinny być silne. No Strefę frontu atmosferycznego, na którym mogą się tworzyć jakieś słabe opady deszczu oraz burze tam, gdzie ten front pokryje się z dobrymi parametrami parametrami burzowymi. No i za frontem atmosferycznym tutaj w tym momencie na zachodzie Polski ta strefa konwekcji wewnątrzmasowej, która również może dawać komórki konwekcyjne i burze w momencie kiedy pokryje się z lepszymi parametrami tutaj e, po drodze w atmosferze. Generalnie Polska zachodnia i, i centralna może mieć też burzę, ale o tym e, za chwilę. Tu jeszcze widok w ostatnich godzinach, jak ten front atmosferyczny wyglądał od godziny 3 nad ranem. Opady występowały w województwie zachodniopomorskim, ale potem zaniknęły. No i teraz mamy typowy bieda front bez opadów, ale to się może zmienić, przy czym nie oczekiwałbym jakiejś wielkiej ilości tych opadów. Te opady w większej ilości mogą występować raczej w Szwecji, w Norwegii, tam. Tutaj u nas raczej słabi. No ale mimo wszystko będzie on powodował trochę zmniejszenie tej temperatury, co też w sumie ja już bym chciał, bo już mi wystarczy tych upałów. Za tym frontem atmosferycznym będziemy, rozciąga się pole wyższego ciśnienia. Tam mamy wyż Niwes, wyż wielocentryczny, i on też tutaj będzie wpływał na pogodę w nadchodzącym tygodniu. No, troszeczkę nam się tutaj Pozmienia. W tym momencie ciśnienie też wysokie, 1019 do 1020 hPa. W kolejnych godzinach niewiele się zmieni, troszeczkę spadnie w Polsce wschodniej do 1017 hPa, ale nadal i tak i tak bardzo, bardzo słuchajcie, wysokie. Tu jest widoczny stan frontu atmosferycznego na dzień dzisiejszy, na godziny popołudniowe. No i widzimy, że będzie on przebiegał właśnie przez centrum. Polski. Ostrzeżenia na dzień dzisiejszy są wydane. Jeszcze mamy dosyć dużo ostrzeżeń przed upałem dla województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, południa województwa pomorskiego, województwa warmińsko-mazurskiego, województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Burze z możliwość wystąpienia burz i zagrożenie w stopniu pierwszym dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Chociaż ja tutaj bardziej bym się spodziewał południa Polski, a burze z gradem, czyli tutaj już niebezpieczniejsza sytuacja troszkę dla właśnie południa Polski, czyli województwo podkarpackie, południa lubelskiego i południe małopolskiego oraz wojewód południe województwa po, południe województwa pomorskiego, południowy wschód województwa zachodniopomorskiego, województwo wielkopolskie, południe i wschód województwa lubuskiego oraz zachód i centrum województwa kujawsko-pomorskiego. Tam są możliwe burze z gradem. Zobaczmy jak to wygląda po naszej stronie, te durne reklamy, to są po prostu ciekawe, że nawet adblock ich nie bierze. Dobra, ale mniejsza o to. Tu widzimy w tym modelu, w tym momencie model Swiss HD 4x4, on ostatnio niezbyt dobrze nam się sprawdzał, ale pokażę mi więcej jak to wygląda na tym modelu. Widzimy komórki konwekcyjne na wschodzie Polski we wschodnich województwach. One mogą dawać wyładowania, mogą pojawić się pojawić burze, ale te burze powinny szybko opuścić nasz kraj. Natomiast burze na, za tym frontem atmosferycznym, który będzie się nadal degenerować. De Kierował. Chyba dobrze powiedziałem, będą tworzyły się komórki konwekcyjne, tam będziemy mieli konwekcję wewnątrzmasową i utworzą się burze, które będą przemieszczały się w kierunku wschodnim. Szczególnie województwo Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Tak to wygląda przy WMGW natomiast mm, Model UM pokazuje to zdecydowanie bardziej ciekawie z racji tego, że e, widzi już konwekcję, która uruchamia się za naszymi zachodnimi granicami. Tutaj w tym miejscu, koło Boża. i tą konwekcję ja też już widzę. Widzę tutaj właśnie w tym miejscu, to mogą się utworzyć pierwsze burze. No i zobaczymy, co nam pokaże model UM w kolejnych godzinach. Ten front atmosferyczny nie powinien dawać opadów. Przed frontem atmosferycznym mogą się tworzyć, może być konwekcja i mogą się tworzyć burze. Te burze powinny być już w mniejszych ilościach, powinny być bardziej rozproszone. Natomiast na zachodzie, za tym frontem atmosferycznym właśnie będzie nam się tworzyła... Konwekcja wewnątrzmasowa i pojawią się burze, które już będą zdecydowanie bardziej skłonne do organizacji niż te na wschodzie, i one będą przemieszczać się szczególnie przez województwo Kujawsko-Pomorskie, województwo Pomorskie i część województwa Wielkopolskiego. W godzinach wieczornych powinny zaniknąć, tak jak powinny zaniknąć opady prawie nad całą Polską. Tak to wygląda w modelach numerycznych, ale wiemy doskonale, że sytuacja może się bardzo szybko zmienić. W tym momencie temperatury już dobiły do 30 stopni Celsjusza, lokalnie 32 stopni Celsjusza, najchłodniej na wybrzeżu 20 do 21 stopni Celsjusza i w górach 14 do 15 stopni Celsjusza. Wieczorem temperatury spadną i w nocy osiągną około. 18 do 22 stopni Celsjusza, więc nadal będziemy mieli jeszcze tą noc tropikalną, ale już powoli idą zmiany. Te zmiany będą widoczne chociażby w poniedziałek, bo najcieplej będzie w Polsce południowej około godziny 14 i południowo-wschodniej tam 30-32 stopni Celsjusza i tam jeszcze burze będą występowały. Natomiast już na pozostałym obszarze od 24 do 26 stopni Celsjusza na wybrzeżu 20 stopni Celsjusza. Wynika to z tego właśnie, że przeszedł ten front atmosferyczny i zrobiło się chłodniej, i zrobi się chłodniej. Widać to też na wyliczeniach na kolejne dni, ale o czym za chwilę. No i tutaj jeszcze standardowo prognoza burzowa od IMGW. Tu jest podzielona prognoza burzowa na dzień i na noc. Jeżeli chodzi o dzień, to mamy dwie strefy burz. Na wschodzie słabe burze, kolor turkusowy, tak jak pisaliście w komentarzach dziewczyny, szczególnie i kobiety, że to jest turkus, no to skoro to jest turkus, no to niech będzie turkus. Dla mnie to nadal niebieski, i tak możliwe są izolowane i raczej krótkotrwałe burze, z którymi lokalnie mogą wiązać się intensywne opady deszczu rzędu 15 do 20 mm. I to jest to, co w poprzednich dniach. Natomiast na zachodzie mamy żółty kolor i tu mamy burzę i tutaj wystąpi umiarkowana chwiejność termodynamiczna i podwyższone ścinanie wiatru. Czynnikiem ograniczającym rozwój konwekcji będzie dosyć duży niedosyt wilgotności w dolnej troposferze oraz słaby pionowy gradient termiczny w środkowej troposferze. Jednakże obecność frontu będzie umożliwiać inicjowanie się izolowanych komórek burzowych, które lokalnie mogą stać się superkomórkami, a wtedy mamy opad deszczu rzędu 25 mm, gradu do 2 bądź 3 cm oraz pory wiatru do 80 kilometrów na godzinę. W nocy te, ta ciepła i chwiejna masa powietrza zostanie już wyparta poza nasze granice, więc ten kolor turkusowy jest poniżej 60% dla województwa. Wschodnich, związany z tym, że jeszcze niektóre burze mogą w pierwszej części nocy tam sobie oddalać się od nas. Natomiast żółty obszar przemieści się dalej w kierunku wschodnim i południowym. No i w, tak jak czytamy, największe ich prawdopodobieństwo jest na Pomorzu, Kujawach i Wielkopolsce, ponieważ tam są lepsze warunki i front atmosferyczny. Burze będą występować głównie w pierwszej części nocy. W czasie burz możliwe są porywy wiatru do 80 km na godzinę, opady deszczu do 20 mm oraz grad do 2 cm. Metrów na krańcach wschodnich na początku nocy możliwe są zanikające izolowane komórki burzowe i MGW na kolejne dni natomiast. Wydaje już tylko prognozy burzowe dla Polski Południowej. Ten tydzień będzie całkiem spokojny pod względem burz, ale o tym jeszcze za chwilę. Prognoza burzowa sieci obserwatorów burz, no i tu mamy też podział dosyć ciekawy, ponieważ zachód Polski to jest niewielkie zagrożenie burzowe i południowy wschód, niewielkie zagrożenie burzowe, a reszta obszaru marginalne zagrożenie burzowe. No i w sumie też bardzo trafnie, moim zdaniem, wyrysowane. Jak czytamy. Zachodnia część kraju będzie w strefie bezpośredniego oddziaływania frontu chłodnego i tu też zjawiska będą najbardziej prawdopodobne oraz najsilniejsze. Z, buzami, z burzami związane będą punktowo intensywne opady deszczu, silny wiatr i na ogół niewielki grad. Możliwe jest powstanie tu przynajmniej jednej burzy superkomórkowej. Na południowym wschodzie kraju z kolei szanse na burzę będą nieznacznie podwyższone, jednak same zjawiska będą w większości słabe bądź umiarkowane. No i łowcy burz, który tak narysował. Piasecki, orzesz ty mój. No ale dobra, jedziemy z tematem. No i mamy południowy zachód, pierwsze, pierwszy poziom zagrożenia i w sumie tu bardzo realne, tak jak w poprzednich prognozach. Tutaj, tam gdzie mamy front atmosferyczny, przemieszczanie się frontu atmosferycznego, również kolor zielony i również poziom pierwszy, wokół pozi prawdopodobieństwo burz. Yy, większe bądź równe 50%, tak samo jak w tym poziomie pierwszym, natomiast ten poziom pierwszy tutaj to jest prawdopodobieństwo silnych burz yy, yy, większe bądź równe 15%. I w sumie, mimo moim zdaniem, poprzednia mapa polskich chłopców burz była zdecydowanie bardziej czytelna, bardziej mi się podobała. Ludzie, wróćcie do tego, proszę was, w, nowy, w nowym sezonie. No i rozpisane mamy na 50% i 15%, ale generalnie sytuacja jest bardzo, bardzo podobna. A więc na południowym wschodzie i na wschodzie, jeszcze zalegająca ciepła masa powietrza, która jest wypychana poza nasze wschodnie granice, i tam pojawi się konwekcja oraz burze, które będą krótkotrwałe i szybko będą opuszczały nasz kraj. na południowym wschodzie możliwe superkomórki burzowe, które jednak dosyć długo mogą tutaj się utrzymywać nad danym obszarem, ale przepływ powietrza powinien być silny, więc silniejszy, więc już powinny też się bardziej przemieszczać w kierunku Ukrainy bądź Białorusi. Natomiast w Polsce południowo-zachodniej, centralnej aż do Gdańska mamy front atmosferyczny, który będzie wymuszał tworzenie się komórek konwekcyjnych i burz i tam jeżeli te burze się pojawią, mimo tych niesprzyjających do końca warunków, mogą być dosyć silne tam, gdzie pojawią się superkomórki burzowe, tak to mniej więcej wygląda. No i lecimy jeszcze z, z tym, co w kolejnych dniach. Bo, słuchajcie, w kolejnych dniach będziemy mieli kilka dni spokoju przed burzami silniejszymi, przed upałami. Taka takie wyciszenie, ale trochę chłodniej, mniej opadów. Natomiast dosyć niebezpiecznie wygląda końcówka przeszłego tygodnia, a przede wszystkim piątek, sobota, niedziela, czyli 25, 26, 27 na tę chwilę, bo to się może zmienić w jedną bądź w drugą stronę. Modele numeryczne, chociażby model GFS widzi przejście niżu bądź utworzenie się niżu nad Polską Centralną bądź Południową. Cyklogenezę i ten niż może być dosyć mocno niebezpieczny. Przede wszystkim z powodu burz wiatrowych, które mogą powstać przed tym niżem, bądź na południowym wschodzie. Od tego niżu, czyli tutaj przede wszystkim zagrożona by była Polska Południowa i Polska też Centralna, Południowo-Wschodnia, Południowo-Zachodnia. Modele CMWF również widzi bardzo niebezpieczne burze w Polsce Południowo-Zachodniej, przede wszystkim w nocy z piątku na sobotę, a następnie w Polsce Południowo-Wschodniej i Centralnej w sobotę. Widać też kolejne burze dosyć niebezpieczne na Południowym Wschodzie w niedzielę. To są bardzo odległe terminy, bardzo odległe wyliczenia, ale warto brać pod uwagę, że takie, taka rzecz jeszcze może mieć miejsce. Gdyby tak było, no to sierpień faktycznie oddaje to aż za bardzo. No ale zobaczymy. Na razie nie przyjmujemy, nie przyjmujemy się przyszłym weekendem. Zajmujemy się tym weekendem, który się powoli kończy, więc warto go dobrze wykorzystać, mimo tego, że jest tak wysoka temperatura. Ja w tym momencie kończę, bo się rozgadałem. Kurczę 19 minut. Mam nadzieję, że ktoś to w końcu też obejrzy. Jeszcze szybko tutaj kliknę. Ja nazywam się Paweł Błaszkowski, już nie będę tego wyświetlał. Jeżeli jesteście zadowoleni z aplikacji Monitor Bush, napiszcie o tym w komentarzu. Jeżeli natomiast chcecie że, o, jakąś funkcję, której Wam brakuje w aplikacji Monitor Bush, również napiszcie to w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał. Dzięki raz jeszcze, miłego dnia. Życzę. Pozdrawiam. Cześć.